Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. To, co przekonało Jezusa do wejścia w dialog z Kananejką, była jej wiara. Prawo żydowskie zabraniało wszelkich kontaktów z pogańskimi kobietami. Jezus początkowo wydaje się być oschły na wołanie kobiety. W ten sposób wystawia jej wiarę na próbę. Jeśli Bóg nie spełnia naszych próśb od razu, to nie dlatego, że nas nie kocha, ale być może dlatego, że żąda od nas wiary. Kobieta kananejska posiadała wiarę i to wystarczyło, aby w jej życiu zadziałał Bóg. Możemy się oburzać, dlaczego Bóg udziela łaski osobom nienależącym do naszego Kościoła, a nam być może nie udziela. W takim momencie zawsze musi się pojawić pytanie o naszą wiarę, czyli o nasze przylgnięcie do Boga. Może fizycznie jesteśmy obecni co niedzielę na Eucharystii i codziennie się modlimy rano i wieczorem, ale czy sercem jesteśmy przy Bogu? Bóg zawsze wysłuchuje pragnień naszych serc, lecz czy my zawsze wznosimy je do Pana? Dzisiejsza dobra nowina zaprasza nas do ufnego podążania za Bogiem, kroczenia po śladach Jezusa i nieustannego wznoszenia swoich serc, swoich pragnień do Boga. Niech każdego dnia wzrasta nasza wiara, abyśmy w każdym czasie słyszeli od Chrystusa słowa: Wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz.